Tak, zostało podpisane porozumienie między ministrem nauki i szkolnictwa wyższego a ministrem obrony narodowej w celu założenia Legii Akademickiej. Legia Akademicka jest to edukacja wojskowa dla studentów, studiów stacjonarnych, studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i także studiów trzeciego stopnia, studiów doktoranckich. Każdy student może zapisać się do Legii Akademickiej. Legia Akademicka jest to szkolenie teoretyczne, które odbywa się w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w liczbie 30 godzin. Kończy się to egzaminem na stopień szeregowego rezerwy Wojska Polskiego. Następnie po ukończeniu tego kursu przechodzi się na następny semestr na zajęcia, gdzie analogicznie odbywają się zajęcia w cyklu 30 godzin, kończące egzaminem na stopień pierwszy, stopień podoficerski kaprala. Następnie po ukończeniu kursów teoretycznych odbywa się w okresie wakacji, na przełomie miesiąca lipca i sierpnia, edukacja typowo praktyczna w jednostkach wojskowych. 20 dni na stopień szeregowego zawodowego. Za każdy dzień pobytu otrzymuje się około 92 zł tak zwanego żołdu. 20-dniowy kurs na szeregowego zawodowego kończy się egzaminem. Następnie po 2 dniach przerwy można przystąpić do kursu praktycznego związany ze szkoleniem typowym na podoficera zawodowego, który kończy się też egzaminem praktycznym i teoretycznym. Za każdy dzień pobytu można otrzymać kwotę 92 zł. Łatwo sobie obliczyć, kończąc kurs teoretyczny, który odbywa się, jak wspomniałem, w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, można zarobić kwotę znaczącą przy pełnym utrzymaniu żołnierskim na terenie jednostki. Za rok po ukończeniu kursu na szeregowych zawodowych i podoficerów można przystąpić do kursu na oficera młodszego, czyli na podporucznika Wojska Polskiego. Ukończenie tego kursu gwarantuje też, po pierwsze, część teoretyczna, która będzie odbywać się też w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, następnie część praktyczna, która będzie realizowana w jednostkach wojskowych. W moim odczuciu jest to inwestycja. Inwestycja w przyszłość, ponieważ można po ukończeniu wszystkich kursów 3 poziomów szeregowego zawodowego, kaprala zawodowego i oficera zawodowego przystąpić do pracy w wojsku. Stopnie, które otrzymuje się w wojsku, są analogiczne też dla Straży Granicznej, dla Policji i innych służb, które związane są z bezpieczeństwem w naszym kraju. Po prostu inwestycja, czyli inwestycja w siebie, następny zawód, który mogę otrzymać. W obecnej sytuacji politycznej, która jest w Europie i na świecie, jeżeli chodzi o zagrożenie terrorystyczne, każdy powinien umieć posługiwać się bronią, każdy powinien znać podstawowe sygnały alarmowe i każdy powinien wiedzieć, co znaczy proobronne zachowanie i bezpieczeństwa narodu, państwa i własnego. Dziękuję.